Cześć, z tej strony Ormando, witam Was bardzo serdecznie w corocznym top 10 najlepszych filmów. Zaczniemy sobie od najlepszych filmów, ale zanim zaczniemy, moja córka kazała mi to pokazać do kamery. Jest zapakowane. To złota karta z Pokémonów. Obiecałem, że to zrobię. Jakbym mógł córce odmówić? No dobrze, żeby formalności mogło stać się zadość, będzie to 10 moich osobiście ulubionych filmów z zeszłego roku i powiem wam, że miałem problem, bo było tych filmów, myślę, że przynajmniej około 20, które na tą listę chciałem wepchnąć, no ale formuła jest taka, że będzie ich 10, więc będzie 10, natomiast to nie znaczy, że jakieś filmy inne mi się nie podobały, bo właśnie tak jak mówię, ten rok był dosyć dobry, jeżeli chodzi o kino, chociaż zauważyłem pewien motyw przewodni, który, nie wiem, może wy też wyłapiecie podczas omawiania tych ostatnich 10 filmów, które jakby do mnie najbardziej przemawiały. Więc zacznijmy sobie od miejsca 10. Na 10 miejscu film Come On, z początku właściwie roku, w roli głównej Joaquin Phoenix. Jest to taka historia, która mnie bardzo chwyciła za serce, ponieważ opowiada o takiej rodzicielskiej miłości. Chociaż główny bohater jest wujkiem młodego chłopca, z którym właśnie zaczyna się coraz bardziej zżywać, to jednak widać tutaj taką chęć głównego bohatera do właściwie takiej ojcowskiej miłości w stronę tego chłopca. Bardzo wzruszający film, świetnie zagrany, z fajnymi zdjęciami, chociaż nie lubię motywu czarno-białych filmów. W ostatnim czasie wydaje mi się on taki trochę takim na siłę wprowadzonym elementem, żeby film troszkę był poważniejszy, o czym pomówię w innym filmie, ale na tej liście moich największych rozczarowań, tych najgorszych dla mnie filmów. Ale tutaj w tym wypadku tak nie było. Bardzo wzruszająca historia, taki film, który właśnie takie wieczne, takie brzydkie dni miło sobie odpalić. Ja pamiętam, że on właśnie wychodził też na początku zeszłego roku i bardzo ogrzał moje serduszka. Ja lubię takie wzruszające filmy, zwłaszcza jeżeli gra tam taki świetny aktor jak Joaquin Phoenix. I w ogóle ten chłopak też jest fenomenalny. Naprawdę polecam. Come on, na miejscu 10. Miejsce 9 to film Avatar, Istota Wody. I tutaj pewnie wiele osób by powiedziało, że nie powinien on się znaleźć, czy coś tam. Ale powiem wam, że ten powrót po tylu latach na Księżyc Pandory bardzo mi się podobał. I w tym wypadku mamy oczywiście kontynuację Avatara sprzed kilkunastu właściwie już lat. I brakowało mi trochę tego świata. To, co James Cameron przez ten czas robił, dlaczego to tak długo trwało, tłumaczył tym, że no technologia, którą chciał zastosować, bo dużo zdjęć jest kręconych w wodzie, no po prostu musiał ją wymyśleć, musieli to jakoś właśnie stworzyć. No i wydaje mi się, że ta praca nie poszła na marne. Naprawdę świetnie dopracowany technicznie film. Aż powiem wam, że jak wyszedłem z tego filmu, to mówię, wow! Po tych wszystkich Marvelach i po tym, jak ostatnio u nich chociażby efekty specjalne wyglądają, stwierdziłem, o kurde, to da się zrobić taki dopieszczony do każdego, że niemal detalu film od tej strony wizualnej, technicznej. No da się, do jasnej cholery. No widocznie musi to zająć kilkanaście lat, ale da się. Ale poza tym wydaje mi się, przynajmniej w mojej opinii, że film poza tą warstwą wizualną, którą stała jedynka pięknymi widoczkami, ta Pandora naprawdę wyglądała fascynująco, to kilkanaście lat temu w IMAX-ie, zresztą film taki przełomowy, bo to właściwie od niego ten boom na filmy w 3D się zaczął, skończył się, zobaczymy, czy on nadal wróci, czy on teraz powróci przy okazji Avatara 2, chociaż nie wydaje mi się, już ludzie widzieli tą technologię, ale warto zobaczyć Avatara 2 właśnie w 3D. Wprawdzie widziałem go w tej wyższej, podwyższonym klatkarzu i to do końca mi się nie podobało, ale wyboru macie od cholery, jeżeli chodzi o wersję tego filmu. 2D, 3D, 3D z tym powiększonym klatkarzem, bez tego powiększonego klatkarzu można wybrać. Ja akurat chciałem to sprawdzić, bo ja pamiętam za czasów Hobbita pierwszego też to wprowadzali. To wyglądało tak bardzo plastikowo, tak dziwnie i nadal się do tego nie przekonałem. Ale to nie jest już wina samego filmu, tylko jakby tej jakby wersji, którą ja akurat ja wybrałem. W każdym bądź razie film miał, według mnie, stał nie tylko tymi wizualiami, ale także fajnie nakreślonymi bohaterami, poza Jackiem Sully oraz Neytiri,
którą moim zdaniem mogłoby być ciut więcej, jakoś tak brakowało mi jej w tym filmie, ona jest tam, ale było jej stosunkowo mało, bo główny prym tutaj wiodą dzieciaki, no i widać już tutaj James Cameron, o ile jedynka kończyła się w taki sposób, że właśnie można by było zamknąć ten film tak i nigdy więcej nie kręcić kontynuacji, tak, no dwójka już widać, że jest planem po prostu, jakąś tam, jakimś wstępem do jakiejś większej historii i jestem bardzo ciekawy, bo naprawdę no powiem wam, że po tym, jakie zawody ostatnio przeżywają różne jakieś takie gorsze momenty in franczyzy związane z kosmosem, to tutaj moim zdaniem to się udało i po prostu zachęciło mnie do tego, żeby czekać na kolejną część, więc miejsce 9 dla Awatara, Istota Wody. Piękny film technicznie. Miejsce ósme, moi drodzy, animacja tym razem. Zazwyczaj w tych moich topkach na rok gdzieś animacje, jak się pojawiały, to pojawiały się w tej na tym 10 miejscu, a tutaj wyżej. I tak naprawdę powiem wam, że przez to, że sporo filmów nadrobiłem w ostatnim czasie i sporo mi się z nich podobało, to mógłbym właściwie to ósme miejsce przestawić pewnie wyżej. Pewnie Common i Avatar by zostały na tych niższych miejscach, ale tutaj te pozostałe filmy mógłbym właściwie mieszać, w zależności od tego, jaki mam nastrój i tak dalej. Więc na miejscu ósmym animacja przepiękna, cudowna, Pinocchio od Guillermo del Toro, którą możecie zobaczyć na Netflixie. W tym roku widziałem już jednego Pinocchio na Disney Plusie i powiem wam, że byłem mega rozczarowany tym filmem, ale po więcej zapraszam do tej topki, która pojawi się następnego dnia, topki rozczarowań. No to tutaj byłem po prostu zachwycony. Animacja podklatkowa, nie każdy ją pewnie lubi, ale moim zdaniem to jest naprawdę, wygląda fenomenalnie i no, aż jestem pełen zawsze podziwu. Kiedy oglądam animacje podklatkowe, jestem pełen podziwu pracy, jaką w to musieli ludzie włożyć. I tutaj ogląda się to świetnie. Postacie są wykreowane świetnie. Historia Pinokia do pewnego momentu jest właściwie taka, jaką znacie. A później następuje pewien, że tak powiem, może twist, może to inaczej po prostu Guillermo del Toro rozpracował. I powiem wam, że pomimo tego, że no, każdy zna historię Pinokia i może mniej więcej wiedzieć, jak to się skończy, no to poza tym, że jest tu troszkę inaczej, to po drugie, nie spodziewałem się, że ten film nie tak po prostu chwyci za serducho. No po prostu pod koniec to ja ryczałem jak bóbr. O chłopcu z drewna, który, znaczy o drewnianym pajacyku, który chciał być chłopcem. Naprawdę fenomenalna robota, Guillermo del Toro, cała ekipa odpowiedzialna za animację, świetnie podłożone głosy z narratorem, którym jest Świerszcz, w tej roli tutaj Ewan McGregor, Christopher Waltz, no, Kate Blanchett, fenomenalna. Kate Blanchett jest fenomenalna w tym filmie, polecam, musicie sprawdzić, kogo w tym filmie, komu podkłada głos Kate Blanchett. Naprawdę chwytający za serducho. Jeden z najlepszych filmów, ósme miejsce na mojej liście, Pinocchio od Guillermo del Toro. Siódme miejsce, moi drodzy, to najnowszy film Stevena Spielberga, Fablemanowie. Film, o którym właściwie przed premierą nie słyszałem nic. Słyszałem, że Steven Spielberg kręci jakiś film luźno oparty na jego własnej historii życia, tym jak tego jak został reżyserem. Ale po ostatnich jakichś dziełach Stevena Spielberga, chociaż uwielbiałem jako dzieciak tego reżysera i nadal wielka część mojego dzieciństwa jest właśnie z Stevenem Spielbergiem związana, to jakoś przez ostatnie lata, no przykro mi, nie przemawiały do mnie te jego produkcje, nawet West Side Story jakoś niespecjalnie doceniłem. A tutaj usiadłem i jak to zobaczyłem w ciemnej sali, historię chłopaka, właściwie rodziny, tak, ale głównym bohaterem jest tutaj ten chłopiec, który zakochuje się w kinie i właściwie widzimy od początku, jak to się rodziło, kiedy rodzice go pierwszy raz zabrali do kina, jak sam zaczął eksperymentować z kręceniem różnych rzeczy i tak dalej, ale to jest tylko jakby gdzieś może, można by powiedzieć, punkt wyjścia. Ta historia tego chłopca jest oczywiście na przestrzeni lat pokazywana, ale najważniejsza jest ta relacja między nim a jego matką, nim a jego ojcem, całej właściwie rodziny, tam jeszcze są siostry. Każdy z tych bohaterów jest taki krwisty, autentyczny, prawdziwy, a ta otoczka właśnie filmowa, chęć zostania reżyserem i tak dalej, mnie bardzo urzekała, bo to było coś, co ja w dzieciństwie trochę przeżywałem.
bo też chciałem być zawsze reżyserem i chodziłem z kamerą na VHS. Może nigdy nie miałem 40 kumpli, którzy mogliby się przebrać za nazistów i udawać, że kręcimy film o II wojnie światowej, czego bardzo żałuję. Ale przez pierwszą połowę filmu non-stop siedziałem z uśmiechem. Później, kiedy zaczęły się troszkę bardziej dramatyczne rzeczy dziać w tym filmie, no to we mnie to uderzało, jak różne rzeczy mogą wpłynąć na właśnie na takiego człowieka, który gdzieś z fascynacji jako dziecko kręci sobie swoją kolejkę z pociągami, taką zabawkową, kręci sobie kamerką, a później zostaje już coraz bardziej dojrzałym twórcą. I taką wisienką na torcie tego filmu jest, można powiedzieć, takie cameo, właściwie taki epizodzik samego Davida Lyncha na sam koniec filmu. No po prostu mega rozładował to całe napięcie, które się budowało od połowy tego filmu. Wszystko puściło i ze mnie też puściło. Naprawdę, Fablemanowie, jeżeli chodzi o Stevena Spielberga i jego ostatnie dokonania, to chyba jego najlepszy film od, nie wiem, 10 lat. Naprawdę świetna produkcja. Szóste. No, teraz będzie, teraz ktoś powie, no nareszcie, Ormando, gadasz o jakimś normalnym filmie, a nie o tam jakichś, kurde, awatarach, Pinokiach, come on, co to, kto to, kurwa, ogląda? Nikt tego nie ogląda. No może nie ogląda, ale ten film akurat, co jest na miejscu siódmym, szóstym, dużo osób obejrzało, The Batman. Więc Batman od Matta Reevesa, film, na który długo czekaliśmy. Matt Reeves zmagał się z różnymi problemami, zresztą wcześniej miał grać Ben Affleck, miał reżyserować Ben Affleck, tego Batmana, miał grać główną rolę, później Matt Reeves przyszedł i tam miał grać Ben Affleck główną rolę, w końcu zagrał go Robert Pattinson i uważam, że to jest jeden z moich ulubionych Batmanów. Ja wiem, wiele osób ma w sercu Christiana Bale'a, tak jak ja mam w sercu Michaela Keatona, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o Batmana, no to chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, Batman, nie Bruce Wayne, ale Batman. W końcu pokazana jego robota detektywistyczna, chociaż z czasem można by się tam przyczepić do pewnych głupotek i tak dalej, ale w końcu nie jest on tylko od tego, żeby jeździć swoim Batmobilem i strzelać rakietami z niego, ale też coś tam jednak rozwiązać, jakąś zagadkę. Świetna rola chociażby Colina Farrella w roli Pingwina, czy Człowiek Zagadka. Świetnie zagrany film, trzymający w napięciu, z fajnymi zdjęciami, z świetną i taką krwistą bardzo tą rolą, że tak powiem, pełnokrwistą rolą właśnie Roberta Pattisona. Myślę, że wiele osób nadal czuje się zaskoczonych, że koleś ze Zmierzchu mógł zagrać takiego świetnego Batmana. Ale ja zawsze twierdziłem, a może nie zawsze, już od dłuższego czasu twierdzę, że te osoby po prostu poza Zmierzchem nic z Robertem Pattisonem już później nie widzieli. Więc na miejscu szóstym The Batman. Miejsce piąte to film Wszystko Wszędzie Naraz. Powiem wam, że na początku ten film mnie przeraził samym konceptem tego, co się w nim dzieje. A mianowicie zwykła, powiedzmy, kobieta, która prowadzi zwykłą pralnię gdzieś w Stanach Zjednoczonych wraz ze swoim mężem, posiadająca córkę, mająca problemy z finansami, nagle zaczyna przenosić się do różnych wersji samej siebie, a właściwie one przenoszą się do niej z różnych alternatywnych rzeczywistości. I raz jest ona właśnie właścicielką pralni, a następnym razem jest gwiazdą filmową znającą kung fu. I to wszystko się miesza i plącze i w ogóle jest tutaj koncept multiversów, niczym Doktorze Strange'u, tylko zrobione lepiej, chociaż bardziej pokrętnie. Film przypominający trochę Matrixa, dużo mający odwołań do różnych filmów starszych, do różnych właśnie innych odniesień do popkultury. Miszmasz totalny. Ale tak naprawdę, pod tym całym chaosem, który dzieje się w tym filmie, jest prosta historia. Prosta i chwytająca za serce. A historia o rodzinie, o tym, o rodzicielstwie, o właśnie kontaktach ze swoją córką, ze swoim mężem, o tym, jak je odbudować, czy powinno je się odbudowywać, czy może gdybyśmy nie poznali swojej partnerki, partnera, to byśmy byli szczęśliwsi na swojej drodze. I tak naprawdę ta historia na koniec, w tej wielkiej kulminacji, jest po prostu prostą historią o tym, co jest najważniejsze.
I wiele osób, oczywiście dla każdego może być coś innego najważniejsze, ale osoby, która posiada dwójkę dzieci, żonę, psa i dwie świnie morskie, rodzina gdzieś jest najważniejsza i właśnie tym motywem przewodnim często w tych filmach z mojej topki jest w jakiś sposób rodzina, rodzicielstwo i tak dalej. I ten film swoją formą na początku mnie przytłoczył, powiem szczerze, ale później, kiedy człowiek już ogarnia, to trochę jak z pierwszym oglądaniem pierwszy raz Matrixa, kiedy nic się nie słyszało, tak jak ja byłem na przykład w kinie i ja pierwszy raz zobaczyłem to i jeszcze to była, jeszcze ludzie nie gadali, nie było internetu tak rozwiniętego, ludzie tak nie gadali o tym ze sobą i pierwszy raz się w to wchodziło, to był taki początkowo szok, what the fuck, o co tu chodzi? I tutaj też tak jest. Tutaj też tak jest. Myślę, że jak ktoś komuś opowie ten film, no to później go oglądając, no nie ma tego, może takiego bagażu, który ja miałem, bo ja właściwie o tym filmie tylko słyszałem, że jest świetny. Więc dlatego go postanowiłem nadrobić i faktycznie to świetny film, wszystko wszędzie naraz, na miejscu piątym. Na miejscu czwartym film twórcy, którego właściwie od pierwszego filmu, a jest to jego trzeci, łykam go bez popity i ja zdaję sobie sprawę, że to nie są filmy dla każdego, nie każdy lubi styl reżysera, o którym mówię, a mianowicie Jordana Peele'a i jego film Nope, czyli nie. Chyba był najchłodniej przyjęty po jego poprzednich dwóch filmach i uważam, że z tych trzech filmów ten trzeci Nope jest jego chyba najmniej mi się podobał, bo ja nie powiem, że najgorszy, bo to by źle brzmiało na miejscu czwartym film, który jest najgorszy. Nie, to jest świetny film mający, widać, że Jordan Peele jest też takim mocnym nerdem. Bo na przykład myślę, że nie każdy wyłapie chociażby odniesienie do Akiry, chociaż ono było wałkowane, widziałem w internecie masę razy, więc może już teraz każdy wie, o co chodzi. Ale świetny film, najmniej horrorowy, a ten film mimo wszystko był sprzedawany jako horror. I chyba wydaje mi się, że ten jest najmniej, to jest taki powiedzmy thriller, science fiction. Nie chciałbym za dużo zdradzać o tym filmie, bo filmy Jordana Peele'a ogólnie powinno się według mnie odkrywać. Powiedzenie, o co w tym chodzi i tak dalej. Powiedzmy tylko tyle, że nad pewnym rancho nagle pojawia się wielka chmura, no i dzieją się dziwne rzeczy. Zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Więc u Jordana Peele'a moim zdaniem trzeba po prostu siedzieć i chłonąć tą historię i samemu ją sobie później zinterpretować po swojemu, albo po takiemu, jak Jordan Peele mówi, bo to akurat taki reżyser, który lubi tłumaczyć, o co mu tam mniej więcej w tych filmach chodziło, ale zachwycający mnie aktorsko, wizualnie, mający naprawdę kilka świetnych momentów, chociaż nie tak dobry jak chociażby Us, czyli ten poprzedni film. Ale ogólnie wszystkie filmy Jordana Peele'a polecam. Sprawdźcie sobie, jeżeli żadnego nie widzieliście. Także na miejscu czwartym Nope. Miejsce trzecie, moi drodzy, miejsce trzecie to jest film, który dla mnie był totalnym zaskoczeniem, ponieważ ja o tym filmie właściwie nic nie wiedziałem. Wiedziałem, że powstaje film, gdzie Ralph Fiennes gra Gordona Ramsaya. Widziałem jakieś zdjęcie po prostu Ralpha Fiennesa ubranego w kitel kucharski, tak, szefa kuchni i że tam Anya Taylor-Joy chyba jest. Albo może nawet tego nie widziałem na tym pierwszym zdjęciu, że powstaje taki film, więc ja sobie wyobraziłem, okej, takich filmów kucharskich trochę było. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zacząłem oglądać ten film o grupce ludzi, która wybiera się do ekskluzywnej restauracji znajdującej się na wyspie, właściwie takiej bezludnej wyspie, gdzie jest tylko ta restauracja, mieszka tam cała obsługa, oni właściwie tam pod wodzą właśnie tego Ralpha Fiennesa żyją, no i tacy, wiecie, bogaci ludzie, takie burżuje, takie gbury i chamy z kasą przyjeżdżają na właśnie menu degustacyjne. I nagle w pewnym momencie, do połowy filmu to po prostu ludzie chodzą i pieprzą, gadają rzeczy, to znaczy nie, że się pieprzą, gadają pierdoły między sobą, tam jest kilka tych powiedzmy stolików, jest oczywiście w głównej roli poza Ralphem Fiennesem jest Anya Taylor-Joy,
która właściwie na ostatnią chwilę zostaje zaproszona na tą degustację przez bohatera granego przez Nicholasa Holta. I oni tam przyjeżdżają i właściwie to jest tak, że ta Anya Taylor-Joy jest taką osobą, no nie z tych sfer, tak, nie obracająca się w tych sferach. Znowu zaś Nicholas Holt to jest taki mega fan, koleś, który podziwia naszego Gordona Ramsaya, naszego Ralpha Fiennesa, podziwia go, no i on tam chce się wszystkiego dowiedzieć, w jaki sposób on przygotowuje te potrawy, jego właśnie ten, nie tylko on, co ten cały jego zespół i tak dalej, i do połowy to są właściwie te stoliki, które ze sobą gadają i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilka tych stolików i w pewnym momencie zaczynają się dziać dziwne rzeczy w tym filmie. I ten film wtedy już trzyma, ten film ogólnie nawet przy tych dialogach, tak czujesz podskórnie, że do cholery coś tutaj jest nie tak. O co chodzi? Po co to w ogóle jest? Po co to w ogóle powstało? Ale podskórnie czujesz, że coś się zaraz wydarzy. Patrzysz na mordę tego Gordona, tego Ralpha Fiennesa i po prostu nie możesz wytrzymać. No, siedzisz, kręcisz się na tym fotelu i w pewnym momencie następuje coś, co nasi bohaterowie przyjmują tak na zasadzie, a to pewnie performance, nie? Ale później zaczynają się jeszcze bardziej te dziwne rzeczy dziać i wtedy już jest thriller pełną gębą w tym filmie i oczywiście nie zdradzę wam, co się tam dzieje, ale naprawdę największe chyba zaskoczenie moje, jeżeli chodzi o kino w tym roku, to właśnie The Menu możecie zobaczyć już na Disney Plusie chociażby. Więc to był medal brązowy, powiedzmy, chociaż tak jak mówiłem, od miejsca ósmego ja bym mógł te filmy właściwie zamieniać, w zależności od humoru, ale tak sobie ustaliłem, więc ten. Na miejscu drugim za to srebro w tym roku, moi drodzy, film, który raczej wiedziałem, że mi się spodoba. Czekałem na niego, bo pierwsza część mnie zachwyciła i na niego po prostu czekałem i się nie zawiodłem. Wręcz wydaje mi się, że otrzymałem coś nawet lepszego niż pierwsza część, a mianowicie Glass Onion, czyli druga część Na Noże, tak? Film z serii Na Noże. Ten podtytuł jest kompletnie niepotrzebny. Więc kolejna przygoda ekscentrycznego, dziwacznego, ale świetnie zagranego i takiego bardzo charakterystycznego detektywa, w którego ciela się Daniel Craig, czyli właśnie detektywa Blanka. Pierwsze Na Noże od Ryana Johnsona było takim dla mnie powiewem świeżości. Filmem, który po morderstwie w Orient Expressie w tamtym roku, on wychodził, kiedy pierwsze Na Noże, o ile dobrze pamiętam, i o ile morderstwo w Orient Expressie było takim totalnie idącym wedle schematu filmem o tym, kto zabił, tak Na Noże starało się go zdekonstruować. Co ciekawe, chyba w tym roku też wyszła Śmierć na Nilu, czyli druga część Herkulesa Poirot, o ile dobrze pamiętam. I w tym samym roku wyszło też Na Noże 2, no patrzcie. Przypadek? Nie. Ale tutaj Ryan Johnson w Szklanej Cebuli jeszcze bardziej się pobawił. Aktorsko wydaje mi się, że jest jeszcze lepiej. Świetna obsada. Oczywiście tutaj prym wiodący nasz detektyw Blank, ale też postacie drugoplanowe, też obsada zacna, Dave Bautista, Edward Norton, Kate Hudson, no każdy według mnie trafiony w punkt w swojej roli, z fajnym twistem, chociaż tak rzuciłem do żony w połowie, że wiesz co, chyba ten zabił i wiecie co, ale tak rzuciłem tak na zasadzie, nie zdziwiłbym się, ale jeszcze nie miałem dowodów, bo to była połowa filmu, więc dowodów jeszcze nie miałem, ale tak rzuciłem i akurat trafiłem. Ale to nie znaczy, że się świetnie na tym nie bawiłem, po prostu film w pełni dla mnie rozrywkowy. To wiecie, to nie jest film głupia komedia czy coś, bo ja lubię tego typu historie, kto tam zabił, nawet te właśnie klasyczne, nawet to Morderstwo w Orient Expressie mi się podobało w miarę, bo ja lubię tego po prostu typu produkcję, a jeżeli ktoś się jeszcze bawi tą konwencją i po prostu ten film się ogląda bardzo dobrze, no to ja jestem w niebo wzięty i jeszcze to jest aktorsko zagrane, ładnie nakręcone, no to co tutaj narzekać, no? Czemu ludzie narzekają? W Polsce to tylko ludzie narzekają. Glass Onion na miejscu drugim. A na miejscu pierwszym, film, który
zachwycił mnie. I zachwycił mnie w kinie. Natomiast kiedy już jakby troszeczkę emocje ze mnie opadły, stwierdziłem, kurczę, ale ten film, trochę jak Avatar te x lat temu, będzie się bronił tylko w kinie. Tylko przy dużym ekranie, dobrym nagłośnieniu. Jeszcze najlepiej tam, żeby trzęsło fotelami czy coś. Tylko w tak on się będzie bronił. Więc musiałem to sprawdzić jeszcze raz, zanim podjąłem tą decyzję, że on wskoczy jednak na to miejsce pierwsze, bo na początku miał być chyba na trzecim, ale musiałem to sprawdzić i specjalnie pojechałem i kupiłem go w wersji fizycznej, żeby móc go sprawdzić na telewizorze, czy on się broni. I on do jasnej cholery się broni. Oczywiście, jeżeli ktoś nie miał okazji go zobaczyć w kinie, to stracił. Stracił. Nie wiem, czy stracił dużo, czy mało, ale na pewno coś stracił. A mianowicie ten film, mimo wszystko, to Top Gun Maverick. Moi drodzy, nie jestem fanem pierwszego Top Guna. Jako dziecko lubiłem ten film. No bo wiecie, samoloty latały, strzelali się, no fajnie. No. Miało się 8 lat, czy tam ileś. No ale później, jak zobaczyłem ten film już jako nastolatek, i to taki, powiedzmy, późny nastolatek, to stwierdziłem, że ten film to jest fucking boring as shit. Po prostu nuda jak cholera. Muszę do niego wrócić jeszcze raz. W takim razie. I nawet przed tym Top Gun Maverick nie miałem ochoty go przypominać sobie, bo ta historia była prosta, ja ją właściwie oglądając ten film 2 czy 3 razy w życiu, ja już ją znałem właściwie na pamięć. Nic tam mnie nie zaskoczyło. Ale powrót Toma Cruise'a do roli Mavericka po właściwie 30 latach chyba? Coś takiego. God damn it. Jak ten czas leci. Powrót do tej roli. Nie sądziłem, że będzie coś dobrego, chociaż w zwiastunach wyglądało to fajnie, jeżeli chodzi o właśnie warstwę wizualną. Tom Cruise chwalący się tym, że on sam pilotuje te myśliwce. Kurwa, że mu ktokolwiek pozwolił. No ale to jest Tom Cruise. Koleś biega po budynkach. Trzyma się samolotów bez zabezpieczeń i w ogóle. Więc ten. Ale sama historia, czyli weterana pilotażu, który wraca do szkoły Top Gun i musi on przejąć rolę mentora, rolę ojca. Po raz kolejny rola ojca w kolejnym filmie z mojej topki. Rolę ojca właściwie dla bohatera granego przez tutaj przez Milesa Tellera. Miles Teller? Grany tutaj przez właśnie Milesa Tellera, który jest właściwie synem bohatera z pierwszego filmu. Nie będę mówił, co się tam stało, jeżeli ktoś nie widział jedynki, bo może ktoś nie widział jedynki i chciałby sobie obejrzeć jedynkę z dwójką. No, powiem wam, że właśnie ten element mnie przekonał, że kurde, można ten film normalnie obejrzeć na mniejszym ekranie, nie na ekranie wielkiego kina i on się nadal broni i w jakości akurat tej dobrej, najlepszej, powiedzmy, jaką możemy dostać w tej chwili. Naprawdę nadal te sceny robią wrażenie. Te pierwsze właściwie kilka minut z tym przekraczaniem bariery. No dobra, nieważne, nie będę wam więcej opowiadał. Tom Cruise, o ile można różne rzeczy o nim mówić, jest zawsze w pełni zaangażowany w te swoje role od tej strony fizycznej, powiedzmy. I jestem zawsze pełen podziwu po każdym kolejnym, właściwie Mission Impossible, po każdym kolejnym filmie jestem pełen podziwu. A tutaj powiem wam, że to, że on sam pilotuje te pieprzone myśliwce, robi na mnie jeszcze większe wrażenie niż skoki z, nie wiem, z jakiegoś wieżowca w Abu Dhabi czy gdziekolwiek. Naprawdę fenomenalny film, moim zdaniem. Film, który po prostu cieszy się japa. Film nostalgiczny, ale nie odtwarzający tamtego filmu jeden do jednego, tak jak często robi się, nie wiem, nowe wersje, czyli tutaj teraz weźmy i zróbmy właściwie to samo, tylko z innymi aktorami, młodszymi, a niech ci starzy będą tylko takim, wiecie, przyciągaczem dla tych dziadów, którzy znają poprzedni film. Nie, tutaj tak nie jest. Naprawdę świetny film, broniący się sam sobie, nie trzeba moim zdaniem nawet jedynki specjalnie oglądać, która jest, mówię, boring as fuck. A Top Gun Maverick jest naprawdę... Yeah! Oh, jeez! Haven't any fun yet? Także tak, moi drodzy, prezentuje się moje top 10 najlepszych filmów. Tak jak mówiłem, jeszcze kilka filmów miało szansę wskoczyć na tą listę.
I może za jakiś czas, nawet jakbym ją układał za jakiś czas, to pewnie mogłoby się to pozmieniać, to jest normalne. To wiecie co, te topki tak naprawdę są tylko i właściwie jakąś taką podpowiedzią, co z jednej strony możecie zobaczyć, co mnie się podoba, a z drugiej strony może podpowiedzią dla was, co was coś może ominęło i może byście chcieli to nadrobić. Może akurat, o, Ormando mi przypomniał o tym filmie, może sprawdzę. Ja zawsze w ten sposób traktuję topki, więc mam wielką dla was prośbę, napiszcie mi wasze topki, może nie 10 filmów, bo wątpię, żeby komukolwiek z was się chciało, ale nie wiem, 3 waszych ulubionych filmów, zobaczymy, czy cokolwiek pokrywa się z moim gustem, a jak nie, to ja chętnie sprawdzę, co wasze gusta wam ten, albo takie największe zaskoczenie, że nawet może na topkę by nie trafiło, ale jakieś zaskoczenie. Napiszcie w komentarzu, komentarze są wasze, ja zawsze czytam, w razie czego odpiszę i sprawdzę wasze propozycje, a jeżeli wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do oddania łapeczki w górę. I to tyle. Do zobaczenia. Następny film to oczywiście topka najgorszych, a właściwie największych rozczarowań z zeszłego roku. Także kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.